Słuchajcie, moi kochani, w kolejnym filmie będzie to 5 sposobów na odepchnięcie złych energii do nadawcy. I tak, ja zrobiłam taką ankietę na naszej grupie Szkoły Magii i Tarota, no z kilkoma tematami, właśnie 5 sposobów na. I tutaj dziewczyny wybrałyście jako pierwszy film, żeby zrobić 5 sposobów na odsyłanie negatywnych energii, ale właśnie o to chodzi, żeby odsyłać do nadawcy. Ja mówię, jeżeli udajemy, że jesteśmy, nie wiem, wybrańcami losu, bogów i w ogóle, to negatywne energie odsyła się do Ziemi, po to, żeby ta Ziemia tę energię przetransformowała i obróciła w dobro. Natomiast są przypadki, kiedy po prostu ktoś jest piekielnie złośliwy. My wiemy, kto to jest. I trzeba by było dać trochę nauczki, tak? Bo jak nie my, to kto? Wybaczcie, moi kochani, telefon. I tak jak mówiłam, dobrze by było nauczyć pewne osoby, że nie powinny się do nas dobierać. I ja mówię o takich działaniach, które są działaniami piekielnie złośliwymi, bądź wręcz działaniami magicznymi. I słuchajcie, są na to sposoby, żeby... Nie bójcie się, że będzie do was to wracało, bo to jest na zasadzie, działanie na zasadzie robimy tarczę, odbijamy tam, skąd przyszło, po prostu. Pierwszym takim sposobem jest szklana pułapka. Słuchajcie, ja mam takie pudełeczko, ono z zewnątrz wygląda nijak, ale tak, ma lusterka w środku. I wy możecie sobie zrobić nawet takie pudełeczko kartonowe. I jeżeli wiecie, kto jest negatywny dla was, piszecie kartkę. Imię i nazwisko. Wszystko to, co ta osoba wysyła w moim kierunku, do tej osoby wróci. Kropka. Wsadzacie to do tego szklanego pudełeczka i zamykacie. To może być pudełeczko od zapałek. Może być małe. Ja mam takie duże. Używam go w innym celu, ale chciałam wam pokazać, jak wygląda. Ja mam jeszcze inne sposoby na takie rzeczy. I to jest bardzo fajne, dlatego że jeżeli pomylimy się co do osoby, to samo dobro do niej wróci. Jeżeli mamy rację, to wróci do niej to, co ta osoba wysłała. Czyli to jest taki pierwszy, prosty sposób. Drugim sposobem jest zrobienie lalki. Każdy z nas uczył się robić lalkę włóczkową, lalkę ze szmatek, możemy zrobić lalkę z papieru, byleby to była postać przypominająca człowieka, czyli albo postać męska, albo postać damska. Pracując nad tą lalką, wyobrażamy sobie, że to jest ta osoba, która wysyła do nas negatywne energie. I w momencie, kiedy ta lalka jest skończona, stawiamy krzyżyki na każdej czakrze tej lalki, po to, żeby ta zła, wyobrażając sobie, że jego zła intencja do nas nie dociera. Jeżeli my zamkniemy tą złą intencję w danej osobie, to tak naprawdę to zeżre go od środka. Jeżeli jest to osoba dobra, która nam nic nie zrobiła, nie będzie problemu, energia dobra wraca do nadawcy. Trzecim sposobem, ja tu sobie zapisałam, jest czysta intencja i stworzenie egregora. Słuchajcie, czysta intencja, jeżeli ktoś jest do was bardzo złośliwy, a wy powiecie mu wprost: słuchaj, ja naprawdę nic do ciebie nie mam, nie chcę kłótni, nie chcę waśni, przyklejam do ciebie to wszystko, co mi wysyłasz, jak amen w pacierzu, mamy odepchnięcie od siebie złej energii i tą blokadę pod tytułem nie wyjdzie ta zła energia spoza tego złego człowieka i on się w niej po prostu ukisi. Stworzenie egregora. Pomyślcie sobie, że na przykład jest małżeństwo i mężczyzna zdradził kobietę. Wiemy, kto, wiemy z kim my jesteśmy tą zdradzaną żoną. Wtedy wystarczy podpiąć się myślami energetycznie do egregora wszystkich zdradzanych żon, bo my same to mamy taką maleńką siłę. Wszystkie zdradzane żony tworzą taką wielką, ciemną bańkę. Nawet nie chcę tego nazwać złych życzeń, ale takiej,
takiego smutku wręcz, takiego smutku, że jak można było coś takiego mi zrobić. I wystarczy podpiąć się pod tą bańkę, wyobrazić sobie tą bańkę tego egregora, tych wszystkich zdradzanych kobiet i wysłać do tej osoby tą negatywną energię, którą nam dała. Nie grama więcej, nie grama mniej, tylko tyle smutku, ile ja dostałam. Sposób bardzo skuteczny, bardzo dobrze działa, bardzo szybko i ta osoba wie, od kogo i co dostała. Wie, wyczuje, wie, że się źle dzieje, dlatego że gdzieś tam odciąga. Oczywiście tu można dyskutować, wina dwóch osób, wina w ogóle trzech osób. Nie, nie chodzi o to, bo czasem jest taka sytuacja, że są bardzo dobre żony, są bardzo nieświadome tego, co ten mężczyzna robi. A ten mężczyzna, jak taki, nie wiem, cyborg z klapkami na oczach, idzie w kierunku kobiety, która potrafi go przyciągnąć. I my mówimy o takim schemacie. Wtedy podłączamy się pod egregora smutku tych wszystkich zdradzonych kobiet i wysyłamy ni grama więcej, ni grama mniej, tylko tyle smutku, ile same doznałyśmy. Słuchajcie, energia jest. Tak to działa. Czwartym sposobem jest sposób szeptuchowski. Jeżeli mamy problem z negatywną energią, zapalamy czarną świecę, która symbolizuje odcięcie od złych energii. Zapalamy świecę szarą, która ukrywa nasze działania po pierwsze, a po drugie wraca ta energia do nadawcy i powtarzamy takie słowa. Uroku, uroku, jeśliś przyszedł z lasu, idź do lasu, jeżeli z wiatru, idź do wiatru, jeżeli z baby, idź do baby. Idź do niej na suche korzenie, niech cię nie widzi żadne stworzenie. Świece dopalają się do końca, resztki zakupujemy daleko od domu. I tutaj znowu, to jest odbicie, to nie jest złorzeczenie, to nie jest klątwa. Sposobu na klątwę ja w życiu wam nie podam, bo nie o to chodzi, żeby, nie wiem, nieodpowiedzialna osoba takie rzeczy robiła. Ale czasem trzeba takim, wiecie, bacikiem po tyłku, tak? Bacik po tyłku może coś nauczy. I piąty sposób, i tu już się wiąże dłuższa historia, miałam taki przypadek, że zostałam zaatakowana energetycznie. Trwało to 2 dni. Pierwszego dnia obudziłam się o godzinie, nie wiem, 3 nad ranem z piekielnym bólem brzucha, no ale w miejscu, gdzie pomyślałam, że może te dni nadchodzą, ale mnie w ogóle brzuch nie boli, ale no dobrze, czasem może, tak? Wzięłam tabletkę, myślałam, że padnę z bólu, zwijałam się ze 2 godziny, no to po tej tabletce jakoś się rozluźniło, przeszło. Ale na drugi dzień obudziłam się o godzinie 6 rano, no taka nieprzytomna, z bólem brzucha, tylko z bólem brzucha w zupełnie innym miejscu, wyżej. No słuchajcie, no sorry, no okres tak nie boli. Okres jak boli, to boli brzuch na dole, kropka. A nie mam wędrujący ból, więc ja od razu pomyślałam, że coś jest nie tak na poziomie energii. Dotknęłam świecy, która się pali przy łóżku u mnie zawsze, ochronnej. Świeca była zgaszona, ale jeszcze była ciepła szklaneczka, więc jakby dopiero co zgasło, a mnie ten ból obudził, tak? Czyli moja ochrona jak gdyby przestała działać. Mówię, oho, dobra, atak energetyczny. I w takiej jeszcze malignie i w śpiączce powtarzałam taką mantrę. Złe czyny jego wrócą do niego, złe czyny jego wrócą do niego, złe czyny jego wrócą do niego, złe czyny jego wrócą do niego. Słuchajcie, zapaliłam świecę, 5 minut, nie było problemu z bólem, bez tabletek. Ja dokładnie pamiętam, kiedy ja biorę tabletki, bo ja staram się unikać leków. Brałam 2 lata temu. I brałam zupełnie niedawno właśnie poprzez takie magiczne działanie. Ja nie wiem, kto to był. Czy ja się domyślam. I wróciło. Ale dokładnie jak mantry powtarzane, złe czyny jego wrócą do niego. Z czystą intencją. Ja tobie nie chcę źle, tylko odbij się to ode mnie, odejdź. I jeżeli ktoś jest tak złośliwy, że tak boli, wróć do nadawcy. Złe czyny jego wrócą do niego. Złe czyny jego wrócą do niego. Mantra. I to jest te moje 5 sposobów na odsyłanie negatywnych energii. Uważam, że sposobów bezpiecznych, dlatego że nigdy nie dadzą więcej, niż zostało wysłane. Nie róbcie tego w przypadkach, kiedy was ktoś ze złości trochę. Nie, 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 bo to nie o to chodzi. Ale jeżeli macie ochotę taką szpileczkę w tyłek pod tytułem weź się zastanów, człowieku, to właśnie to daje taką szpileczkę. I to oczywiście wy krzywdy tym nie narobicie, dlatego że jeżeli ta osoba nieświadomie
krzywdzi, w sensie nie robi magicznych działań, no to dostanie taki rykoszet, jaki wysłała, tak? Czyli może wam się jakiś sprzęt popsuł, może coś tam trochę nie idzie w pracy, no to dostanie podobne rzeczy, to nie jest jakaś tragedia. Natomiast jeżeli są działania magiczne, pamiętajcie, że ta mantra, złe czyny jego wrócą do niego i zapalenie świecy ochronnej działa bardzo dobrze. No to tyle 5 sposobów. No, będziemy robić tematy dalej z ankiety. Ja zapraszam do uczestniczenia w grupie Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny. Zapisujcie się, będę tam umieszczała filmy magiczne. No i oczywiście zapraszam do aktywnego uczestniczenia w kanale i bycia ze mną. Do zobaczenia, pa, pa!